Dzień dobry Państwu. Zostałem tak szczegółowo przedstawiony. Pan profesor Babuchowski przy swojej skromności nie wspomniał, że również zajmuje się coraz bardziej tymi sprawami. Jest moim kolegą w jednej grupie roboczej LCA Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej. Te sprawy, o których powiem za chwilę, przewijają się tutaj w wielu referatach. Przed chwilą pan profesor Zboczyński również o tych sprawach wspominał. Ja mam nieco inne podejście związane mój punkt wyjścia to jest stwierdzenie Lorda Kelvina, że jeżeli chcesz coś poznać, ewentualnie zmierzyć, to musisz to zmierzyć. A wynik pomiaru to jest liczba, to jest jednostka i jeszcze powinno być oszacowane błędy. W związku z tym pojawi się tutaj sporo liczb, ale nie wszystkie będę komentował, żeby Państwa nie zanudzać i nie zamęczyć. Bardziej istotne jest zapoznanie się z pojęciami, rozszerzenie pewnego poglądu, jaki mamy na te sprawy. Jeżeli mówimy o rozwoju zrównoważonym, czy w ogóle o zrównoważeniu, no to powstaje pytanie, kto może się uważać za kogoś, kto realizuje rozwój zrównoważony, albo jest zrównoważony, czy produkt jest zrównoważony. Jaki jest wskaźnik, jaka jest wartość? Musimy to określić. Nie możemy poprzestać tylko na hasłowym określeniu. O, ja produkuję w sposób zrównoważony. To ktoś inny może bez porównania powiedzieć, że również produkuje w sposób zrównoważony. A ktoś trzeci, kto to przeanalizuje, wreszcie może wskazać, że owszem, zakład czy producent A produkuje w sposób zrównoważony, przeciwieństwie do zakładu B, ale w tym celu trzeba wykonać jakieś pomiary, jakieś analizy i przyjąć jakieś określone kryteria ilościowe. Warto o tych sprawach rozmawiać. No owszem, wydaje mi się, że wszystkie odpowiedzi są twierdzące. Warto rozmawiać ze względu na szeroko pojęty wpływ działalności człowieka na stan i zasoby środowiska, ze względu na szeroko pojęte implikacje pogarszającego się tego stanu środowiska i wyczerpowania się jego zasobów. Te implikacje dla zdrowia, dobrobytu i bezpieczeństwa człowieka, no i ze względu na duże zainteresowanie tymi sprawami w Unii Europejskiej i w Światowym Mleczarstwie, a konkretnie w Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej i w tej organizacji, której skrót jest ETA, czyli Europejski Trade Association. Zatrzymajmy się na chwilę na oglądzie naszej sytuacji. Ten wykres po prawej stronie przedstawia anomalie temperaturowe w Polsce, kiedyś prezentowałem. To, co ewentualnie jest do zapamiętania, to jest pierwsza wartość liczbowa. Znajdujemy się w wieloletnim trendzie wzrostu temperatury w Polsce, który wynosi 0,3 stopnia Celsjusza na 10 lat. Co daje nam okres do działania mniej więcej 20 lat, czyli ten rok 2030 to będzie sprawdzian, 2040 najpóźniej 50 to już będziemy mieli do czynienia z rzeczywistymi i utrwalonymi zmianami klimatycznymi. Już nie mówimy o wzroście temperatury, tylko mówimy po prostu o zmianie klimatu i taki wskaźnik dalej będzie się pojawiał. 0,3 stopnia
na 10 lat. I ten wskaźnik rośnie. Spójrzmy wobec tego na mapę świata. Ten kolor taki ciemno-czerwony, czyli brązowy, oznacza kraje, w których sytuacja środowiskowa jest najgorsza. Natomiast kolor zielony, jak łatwo się domyśleć, to są kraje, w których sytuacja środowiskowa jest najlepsza. Jest tutaj zastosowany wskaźnik zmiany klimatu. Jak mówiłem, zmiana klimatu staje się podstawowym wskaźnikiem dla oceny zrównoważenia produkcji i produktu. Także widzimy, że stan w niektórych krajach nas nie zadziwia, prawda, poczynając od półkuli północnej Kanada, Stany Zjednoczone, półkula wschodnia Rosja, również Australia. Najgorsza sytuacja. Natomiast to, co może nas zaskakiwać, to jest nieco jaśniejszy kolor, w którym oznaczone są Chiny. O dziwo, w ostatnich latach sytuacja w Chinach się poprawiła. One zawsze były chłopcem do bicia, że tam jest najgorzej, już nie jest najgorzej. No i spójrzmy jeszcze na Europę, na Polskę i kraje towarzyszące. No i tu widać, że nasza sytuacja jest niedobra. Należymy do tej najgorszej grupy, razem z Czechami, Słowacją, Węgrami i Słowenią aktualnie. Natomiast kraje skandynawskie, a także kraje zachodniej Europy, od Niemiec poczynając, Dania, Francja, Portugalia są krajami o bardzo dobrym wskaźniku efektywności klimatycznej CCPPI, który obejmuje emisję gazów cieplarnianych, zużycie energii, udział energii odnawialnej i politykę środowiskową. Nie będzie niespodzianką, jeżeli powiem, że w Polsce stan polityki środowiskowej jest bardzo niedobry. Ten element jest niestety realizowany z wielkimi oporami, no ale to wynika z ogólnej sytuacji politycznej. Przejdźmy wobec tego do definicji podstawowych pojęć. Mianowicie jest tutaj używane określenie rozwój zrównoważony, ono coraz bardziej, coraz częściej jest zastępowane określeniem zrównoważenie, czyli sustainability. I nie jest to określenie zrównoważone, wobec tego pozwolę sobie przeczytać. Tę definicję jest to integracja celów środowiskowych, społecznych, ludzkich i ekonomicznych w polityce oraz działaniach produkcyjnych. Oznacza dążenie do zwiększenia szans na przetrwanie człowieka przy zachowaniu warunków bytowych na odpowiednim poziomie. Jest to zadanie społeczne, które wiąże się z prawem międzynarodowym, krajowym i gospodarką, przez szynę transportową, trybem życia i etycznym konsumpcjonizmem. Wymaga przekształcenia metod pracy lub zastosowania nowych rozwiązań technologicznych umożliwiających zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych. No, dotyczy to energii odnawialnej, wykorzystania odpadów, ani słowa o rozwoju. Można tę definicję zinterpretować w ten sposób, że raczej mówimy już o utrzymaniu obecnego stanu, czyli o utrzymaniu obecnego poziomu cywilizacji. Oczywiście on się dynamicznie zmienia, niektóre zagadnienia nabierają większej wagi, inne mniejszej wagi, ale szermowanie rozwojem to jest stosowanie pojęcia sprzed lat blisko 50, czy nawet właściwie ponad 50. Natomiast od mniej więcej 10-15 lat stosujemy określenie zrównoważenie. Efektywność energetyczna i środowiskowa to są sprawy dość oczywiste. Bardzo istotną sprawą jest przy podejściu ilościowym porównywanie, czyli benchmarking. Z tym, że no, nie zawsze da się określić ten poziom, który określa to zrównoważenie albo pozwala na wyeliminowanie tych produktów czy tych przedsiębiorstw, które są nieefektywne, czyli nie realizują tego wymagania zrównoważenia.
O najlepszej dostępnej technice mówiliśmy już tutaj na tych konferencjach wielokrotnie, to się pojawi to określenie w dalszej części mojego wystąpienia. No to, co jest w centrum naszej uwagi, to jest metoda oceny cyklu życia, czyli Life Cycle Assessment, LCA. Jest to technika używana w celu wyznaczenia całkowitego wpływu produktu na środowisko. Od produkcji surowców przez ich transport do zakładów przetwórczych i centrów dystrybucji, po wytwarzanie produktów finalnych i spożycie ich przez konsumentów oraz zagospodarowanie odpadów. To pojęcie tutaj wielokrotnie się pojawiało, ale jest również się pojawiało pojęcie śladu środowiskowego produktu PEF, czyli Product Environmental Footprint, jako zintegrowany wskaźnik oddziaływania produktu na środowisko w cyklu jego życia, ale jest nowe określenie, nowe pojęcie, nowy paradygmat, możemy powiedzieć. To jest ślad środowiskowy kategorii produktu PFCR. To jest określenie angielskie dość trudne do przetłumaczenia. Obejmuje specyficzne zasady, wymagania i wytyczne do sporządzania deklaracji albo etykiet środowiskowych w oparciu o cykl życia dla określonych grup produktów. To CR, czyli Category Rules, oznacza wymagania dla określonych grup produktów. Wprowadzenie PFCR ma na celu uproszczenie metodyki LCA. Ślad środowiskowy produktu może być przedstawiony jako zintegrowany, czyli pojedynczy wskaźnik liczbowy. Jest takie pojęcie w marketingu target, czyli grupa docelowa. Tą grupą docelową jesteśmy my wszyscy jako konsumenci przede wszystkim, ale również oczywiście producenci mleka w naszym wypadku i przetwórcy mleka. Producenci i przetwórcy mają się kierować wskaźnikami PFCR, natomiast konsumenci mają uzyskać informacje i móc podejmować odpowiednie decyzje, czyli wybory dotyczące produktów na rynku. Moim ideałem byłoby to, gdyby każdy produkt był oznaczony w najprostszy sposób, czyli jedną liczbą od 0 do 100 i jednym znakiem graficznym. Jak najprostszym wystarczyłaby kolorowa kropka. Zielony dla najlepszych produktów, czyli preferowanych, popieranych pod względem środowiskowym, ewentualnie czarny dla produktów najgorszych, niepreferowanych, bo mówić o produktach najgorszych w odniesieniu do żywności to może nie jest zbyt uzasadnione. W tych zagadnieniach mamy wiele publikacji, głównie zagranicznych niestety. W Polsce zainteresowanie albo wkład nauki i badań jest stosunkowo niewielki. Zwracam uwagę na cztery ostatnie pozycje literaturowe, które tu są wymienione. Czwarta od dołu to są wytyczne, które w sprawie PFCR przedstawiła Unia Europejska, Komisja Europejska. Na tej podstawie mleczarstwo przygotowało wytyczne PFCR i wyniki opracowanie dla produktów mleczarskich. Wydane to jest przez EDA w 2018 roku. Będzie to przedmiotem mojego przedstawienia w dalszej części. Pojawił się nowy biuletyn Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej do obliczania śladu węglowego dla produktów mleczarskich, biuletyn 520 i jeszcze jeden biuletyn 519 dotyczący obliczenia związanego z sekwestracją węgla w produkcji mleczarskiej, w produkcji bydła, czy w hodowli bydła. Od tego slajdu równolegle będziemy porównywać najlepszą dostępną technikę, czy wskaźniki najlepszej dostępnej techniki, one nie będą w centrum uwagi, i wskaźniki związane ze śladem środowiskowym kategorii produktów mleczarskich PFCR. U góry mamy wskazanie
że ten cykl porównań po lewej stronie dotyczy gospodarki energią i środowiskiem, w którym stosuje się wskaźniki najlepszej dostępnej techniki BAT, natomiast po prawej stronie mamy postępowanie zgodne z zarządzaniem środowiskowym opartym na ocenie cyklu życia produktu. Poniżej, po prawej stronie jest infografika, która przedstawia instytucje zaangażowane w określenie tej metodyki. To jest, jak mówiłem, EDA i Międzynarodowa Federacja Mleczarska. Wiodące firmy mleczarskie Danon, Kampina, Arla oraz firmy konsultingowe, specjalistyczne, takie jak Quantis. Porównajmy wobec tego sobie najważniejsze zagadnienia związane z metodyką BAT i LCA z naciskiem na LCA. Jeśli chodzi o BAT, to ma charakter techniczny, natomiast LCA charakter analityczny, zintegrowany, obejmuje i zasoby, i środowisko, i zdrowie. Czyli znacznie szerszy zakres zagadnień, wymagających zastosowania znajomości nauki o środowisku i medycyny, nauk społecznych, ekonomii, ale także wyższej matematyki i informatyki. Trudność tej metody jest wysoka, ponieważ wymaga ona specjalistycznego oprogramowania, to wykraczającego znacznie na to, ponad to, co stosujemy w codziennej pracy z komputerem. No, jak na razie stosowanie tej metodyki jest dobrowolne, chociaż już jesteśmy na etapie przejściowym i czekamy na postanowienia o wdrożeniu tej metody do użytku w Unii Europejskiej. W centrum uwagi, jako przedmiot odniesienia w wypadku BAT, jest instalacja, czyli mówiąc po prostu zakład przetwórczy. Natomiast w LCA w centrum uwagi jest produkt. To jest zupełnie inne podejście, inna metoda, pomijając to, że nie tylko produkt, ale cały cykl jego życia, czyli od pola do stołu. No i jako wskaźnik mamy jednostkę funkcjonalną. O funkcjonalności była tutaj mowa kilkakrotnie, o funkcjonalności żywności. Jednostka funkcjonalna w LCA to jest zupełnie co innego, o czym powiem za chwilę. Tak jak mówiłem, odbiorcą dla tej oceny cyklu życia i dla śladu środowiskowego są w pierwszym rzędzie konsumenci, ale nie tylko. Zwróciłbym uwagę na zainteresowanie instytucji finansowych, czyli kredytujących, również mleczarstwo, które już zaczynają się domagać we wnioskach o udzielenie kredytu załączenia takiej analizy LCA dla przedsięwzięcia czy dla organizacji ubiegającej się o kredyt czy dofinansowanie. W metodzie LCA mamy 16 podstawowych wskaźników, tak zwane impact factors, czyli kategorie wpływu określające ślad środowiskowy produktu. Dla mleczarstwa, jak już mówiłem, mamy przygotowaną metodykę opisywaną jako Dairy PFCR, opartą na LCA. Do tego jeszcze dochodzi ocena cyklu życia żywności, czyli taka metodyka tego cyklu życia, która wypączkowała w stronę wartości odżywczych żywności, tak żeby odróżnić albo w jakiś sposób wesprzeć żywność, produkcję żywności w stosunku do ogólnej produkcji przemysłowej, żeby wskazać, że żywność jednak się różni. I nie można jej zestawiać, porównywać bezpośrednio z innymi produktami przemysłowymi, ponieważ, no, o tym mowa tu była wielokrotnie, żywność dostarcza składników takich, które z innych źródeł nie mogą być dostarczone, a więc ma charakter wyjątkowy. Stosuje się szereg wskaźników, jak mówiłem, ostatecznie wskaźnikiem zintegrowanym, oznaczanym jako single score, wyznaczanym w
punktach, czyli bezwymiarowym i przyjmujący wartości od 0 do 100, jest ten ślad środowiskowy określany w ten sposób liczbowy. Podsumowując, możemy powiedzieć, że dla systemu najlepszej techniki, najlepszej dostępnej techniki jest zużycie czynników energetycznych i emisja zanieczyszczeń, czyli określenie stanu na podstawie bezpośrednich pomiarów, natomiast dla metody LCA jest skutkiem albo końcowym rezultatem jest określenie skutków zużycia zasobów i emisji zanieczyszczeń. To jest różnica kolosalna, diametryczna. Na przykładzie emisji pyłu, na przykład, jeżeli porównamy, no to w zakładzie mleczarskim emisja pyłu dotyczy na przykład emisji proszku mlecznego z instalacji suszarniczej, ale również, jeżeli rozpatrujemy cykl życia, no to również bierzemy pod uwagę produkcję energii, to nie tylko w zakładzie mleczarskim, ale i w elektrowniach, również transport, nie tylko należący do zakładu mleczarskiego, ale nawet transport tego konsumenta, który przewozi 10 litrów mleka do domu ze sklepu, prawda, na określoną odległość, określonym pojazdem. Wobec tego nie są to pojęcia równoważne, jak mówiłem, określamy w wypadku LCA skutki. No to wobec tego mamy określoną emisję pyłu i nie podajemy jej tutaj w wypadku LCA jako tę ilość, czyli masę na głowę konsumenta, tylko określamy, ile chorób powstaje, ile przypadków chorobowych jest z tym związanych. Więc to jest zupełnie inne podejście i inne wskaźniki. Jeszcze jedna uwaga. Ślad węglowy i ślad wodny według BAT, bo owszem, również w metodyce BAT można to określać i się określa, nie są zgodne z ich odpowiednikami według LCA. Za chwilę podam pewne szczegóły z tym związane. Jeśli idzie o najlepszą dostępną technikę, to te sprawy tutaj już były omawiane. Natomiast jeśli idzie o Daily PFCR, no to przez chwilę zatrzymajmy się nad wynikami pracy tego gremium, które tam na infografice były przedstawione. Mianowicie określono metodykę szczegółową i podano wartości dla następujących kategorii produktów mleczarskich. Podkreślam, kategorii albo grup. Zarówno jedno, jak i drugie pojęcie dotyczy produktów wirtualnych. Takich produktów nie ma na rynku, to są produkty czy wartości dla produktów uśrednionych. To ma bardzo znaczne konsekwencje i niestety w mojej ocenie jest słabością tej metody. Więc określono te wartości i sposoby obliczania dla mleka spożywczego, dla serów, napojów fermentowanych, produktów tłuszczowych, takich jak masło i inne produkty do smarowania i dla serwatki, która jest półproduktem. Natomiast nie określono jeszcze dla śmietanki, produktów zgęszczonych, bardzo istotnych, kazeiny, produktów suszonych, mleko proszku, mleka smakowego, serów topionych, deserów mlecznych, tłuszczu mlecznego, jogurtów typu greckiego, lodów, produktów złożonych i odżywek dla niemowląt. Prace nad tymi produktami, które wymieniłem na końcu, trwają. Być może niedługo się ta rozszerzona metodyka pojawi. Przewidywane zastosowanie tej metody i tych wartości, które są tam podane w tym dokumencie, to jest benchmarking, czyli możliwość dokonania porównań dla określonych grup produktów, czyli w obrębie określonej grupy. Taki jest sens, no ale niestety wydaje się, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby porównywać różne grupy produktów, no bo jeżeli mamy dokonywać wyboru, no to w obrębie jednej grupy to mamy jeden wskaźnik, prawda? My chcielibyśmy wiedzieć, czy rzeczywiście wybrać na przykład masło, czy wybrać margarynę, która jest zupełnie w innej grupie produktów, prawda? Już nie mleczarskiej.
Wracam jeszcze do kwestii jednostki funkcjonalnej, tak jak się rozumie tutaj w metodyce PFCR. Mianowicie dla mleka spożywczego, pomijając wszystkie inne produkty, mleka spożywczego, które możemy określić jako spożywcze nadbornikowe, jest to mleko spożywane w domu u konsumenta jako produkt finalny, bez podgrzewania, gotowania lub innego przetwarzania, w ilości 1000 ml, czyli 1 litr, no i w określonym opakowaniu, bo może mieć w butelce szklanej, tak jak tu była mowa, ale również w kartonie, w folii ich opakowania. Dla porównania, jednostką funkcjonalną serów jest równoważnik 10 g suchej masy. No to wydaje mi się, że to jest jednostka, do której trudno się odnieść, prawda, tak z marszu, prawda, ile to jest 10 gramów suchej masy w serze, prawda, jak, no, takie było wymaganie w tych wytycznych Komisji Europejskiej, prawda, no, wobec tego ta jednostka funkcjonalna dotyczy sera wirtualnego, na który się składa zarówno twaróg, jak i sery miękkie, półmiękkie, półtwarde i twarde, prawda, wszystkie w odpowiednim udziale do występowania na rynku i wszystkie w odpowiednim opakowaniu ze wszystkimi innymi cechami, które się wiążą z konkretnymi produktami. Ostatecznie to wszystko zostało w sposób ważony, czy z uwzględnieniem udziału w rynku podsumowane. Dla napojów fermentowanych jest to 125 ml, dla produktów tłuszczowych 50 g. Dlaczego akurat tak jest, to jest, no, ja próbowałem dociekać, nawet się kontaktowałem z tymi osobami, które to opracowywały, nie uzyskałem takiej wiążącej odpowiedzi. No tak jest i wobec tego ta jednostka funkcjonalna może być ostatecznie zdefiniowana w następujący sposób. Jest to jednostka wirtualnego produktu, a ta wirtualność została określona z uwzględnieniem ilości na rynku, składu i udziału. Porównajmy wobec tego jeszcze ze wskaźnikami odpowiednimi dla BAT. Tu mamy prostą sprawę. Dla mleka spożywczego zużycie wody w takim przedziale od 0,3 do 3 metrów sześciennych na tonę surowca, a dla serów odpowiednio mniej, dla produktów w proszku. Są to konkretne przedziały wartości, natomiast no, dla metody PFCR to trzeba się jeszcze zagłębić, żeby dojść do tego, ile to jest. Te dane za chwilę będą ujawnione. Jeszcze istotną cechą jest to, że w metodzie PFCR nie są określone dopuszczalne wskaźniki, dopuszczalne wartości czy przedziały. Są tylko wskazania referencyjne, a obliczone w taki sposób, jak przed chwilą powiedziałem, czyli na podstawie jednostki funkcjonalnej. Poza tym te wartości się określa, te wskaźniki wpływu w cyklu rocznym, natomiast wskaźniki BAT można określać i godzinowo, i dla zmiany, i dla doby, i w ostateczności na rok, dla roku. Więc podsumowując, BAT dotyczy pomiaru zużycia zasobów i emisji zanieczyszczeń, natomiast LCA dotyczy wyznaczenia skutków zużycia zasobów i emisji zanieczyszczeń dla człowieka i środowiska. I jak już mówiłem, tych wskaźników wpływu jest 16. Dla mleka spożywczego okazuje się, że tylko 7 jest istotnych. Pozostałe można pominąć. Tu się stosuje taką metodę, która w ochronie środowiska nazywa się de minimis, co oznacza, że wskaźniki o najmniejszym wpływie mogą być wyeliminowane. Nie ma co zawracać sobie tymi wskaźnikami, których udział na przykład nie przekracza 1%. Spójrzmy jeszcze na cykl życia produktu, na przykład mleczarskiego. Zaczyna się on zaopatrzeniem zasoby i surowce poprzez przetwórstwo, czyli zakład mleczarski, do uzyskania produktu finalnego, następnie przez konsumpcję, recykling i zagospodarowanie odpadów. Takie są etapy cyklu życia produktu. Wydawało mi się, że jeszcze sytuacja jest dość prosta.
No, natomiast tak zwane schody się zaczynają wtedy, kiedy zaczynamy obliczać to, co się wiąże z tym cyklem życia. Spójrzmy tylko na ten rysunek, który przedstawia przepływy materiałów i energii w gospodarstwie mlecznym, czyli u producenta, jak Państwo doskonale wiedzą, to jest główne miejsce oddziaływania produkcji mleczarskiej czy sektora mleczarskiego na środowisko. Więc weźmy sobie to, co mamy po prawej stronie, emisję podtlenku azotu, amoniaku, dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu. Te emisje są związane zarówno z paszami, jak i z paliwami, nawozami, z odpadami, czyli obornikiem. Powstają w wielu punktach, czyli ostatecznie trzeba je jakoś uporządkować i odnieść jako oddziaływanie na poszczególnych kategoriach wpływów. No i mamy wyjścia, czyli wyniki produkcji w gospodarstwie mlecznym. To oczywiście jest mleko, mięso, obornik i energia. I te emisje, które przed chwilą wymieniłem, zużycie energii, paliw i nawozów, trzeba odnieść do tych poszczególnych, tutaj wymienionych czterech strumieni jako wyników działalności gospodarskiej. Co nie jest taką prostą sprawą, byłoby nie do rozwiązania, gdyby nie zastosowana została tu metoda alokacji, której nie stosuje się absolutnie w metodyce BAT, no bo tam ona, ta metodyka BAT jest oparta ściśle na pomiarach. Natomiast alokacja jest związana z zarządzaniem środowiskowym i jest postępowaniem uproszczonym, ale umożliwiającym rozwiązanie takich zagadnień, które w inny sposób nie dałyby się rozwiązać. Tu jeszcze na zakończenie tego cyklu życia produktu mleczarskiego mam inny wykres przedstawiający dla jednostki funkcjonalnej 1 kg skorygowanego mleka pod względem zawartości białka i tłuszczu od produkcji roślinnej, która ma związek z produkcją mleka w gospodarstwie mlecznym, no bo oczywiście jest to pasza dla zwierząt, poprzez transport między poszczególnymi etapami jej cyklu życia do zakładu mleczarskiego, który jako zanieczyszczenie wytwarza ścieki, ze ściekami wiąże się odzysk energii w postaci biogazu. Jako wynik produkcji mamy produkty mleczarskie, które są pakowane, transportowane do sieci hurtowej i detalicznej i ostatecznie do konsumentów. Po prawej stronie mamy wymienione emisje do powietrza, do wody i do gleby, a po lewej stronie mamy strumienie wykorzystanie zasobów, a więc wykorzystana jest woda, paliwa kopalne, elektryczność, chemikalia, w tym nawozy sztuczne i inne materiały. I to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Według moich takich szacunkowych obliczeń wymaga to zebrania danych w liczbie od 80 do mniej więcej 250. Także zwykły arkusz kalkulacyjny, czyli Excel, jeszcze by to wytrzymał, prawda? Ale to dopiero jest początek, bo to są wyniki bezpośrednie. Natomiast, żeby to przeliczyć na oddziaływanie na środowisko, zdrowie i zasoby, to trzeba sięgnąć do danych, które są zawarte w bazach danych. I w tych bazach danych jest danych powyżej 10 tysięcy. Że już nawet do 20 tysięcy, ale powiedzmy 10 tysięcy i do wykorzystania, do odniesienia z tymi 250 danymi bezpośrednimi trzeba zastosować mniej więcej 2000 danych. No do tego już zwykły arkusz kalkulacyjny i zwykły użytkownik nie opanuje. Spójrzmy wobec tego na tę kategorię oddziaływania. Na pierwszym miejscu mamy zmianę klimatu. Nic dziwnego. Nie mówimy o śladzie węglowym, ale to jest odpowiednik śladu
węglowego związany z produkcją mleka krowiego i mięsa, czyli żywca. Wyróżniamy to, jest składowe tego wskaźnika zmiany klimatu, mianowicie biogeniczny, związany z produkcją mleka krowiego i mięsa i dotyczący użytkowania i transformacji gruntów, również związanych z produkcją mleka krowiego i mięsa. Następny wskaźnik to jest emisja pyłu, dalej zakwaszenie gruntów i wód, związanych również z produkcją mleka i mięsa w gospodarstwie mleczarskim, bo proszę zwrócić uwagę na to, że w prawej kolumnie podane są miejsca, czyli etapy, na których te kategorie wpływu powstają lub mają decydujące znaczenie. Mówiłem, dla mleka spożywczego to jest 7 kategorii. Następny wskaźnik to jest eutrofizacja i też ją odnosimy do wód słodkich, do wód morskich i do gruntów. Jest to związane z produkcją mleka. Wykorzystanie gruntów, no to tu już nie ma wątpliwości, że to jest związane z produkcją mleka, ale również bierzemy pod uwagę w wypadku mleka spożywczego obciążenia związane z produkcją papieru pakowego stosowanego w gospodarstwie mlecznym. Dalej kategorią wpływu następną jest zużycie wody, zarówno u producentów, jak i u przetwórców i zużycie zasobów, a więc energii elektrycznej, granulatu HDPE, czy do opakowań, kartonu opakowaniowego oraz obciążenia związane ze spalaniem odpadów PE. Czas. Już kończę. Mówiłem, że zagadnienie alokacji jest stosowane. Ono znajduje zastosowanie zarówno do rozliczenia obciążeń związanych z produkcją mleka i mięsa, jak i w zakładzie przetwórczym, na przykład do rozliczenia śladu węglowego związanego z produkcją dwóch produktów, czyli śmietanki i mleka proszku odtłuszczonego. Metodą VAT takiego obliczenia nie moglibyśmy wykonać, bo to obliczenie jest oparte na zawartości suchej masy w produktach. Jak mówiłem, nie będę Państwa przeciążał wartościami liczbowymi. To, że one się znajdują w trzeciej kolumnie, to znaczy, że zostały wyznaczone, obliczone dla poszczególnych kategorii wpływu, dla tego mleka spożywczego wirtualnego, o którym mówiliśmy. Proszę zwrócić uwagę, zapylenie jest właśnie podane jako przypadki chorób. Jeszcze na co bym zwrócił uwagę, to na zużycie wody, trzeci wiersz od dołu, to zużycie wody w tej metodzie wynosi 318 litrów na litr mleka. Na litr. 0,318 metra sześciennego na metr sześcienny. Dla poszczególnych kategorii produktów ten wskaźnik zintegrowany podany jest w tej kolumnie w punktach. Oczywiście te dane nam niewiele mówią. Proszę zwrócić uwagę, że to jest odniesione wszystko do wartości jednostki funkcjonalnej, więc nie są to dane funkcjonalne, tylko dla produktów wirtualnych. Jeżeli byśmy chcieli porównać te wartości zintegrowane, czyli wskaźnik środowiskowy dla różnych produktów spożywczych, no to mamy tutaj w punkcie w piątym lody czekoladowe, w szóstym jogurt, serelanski i masło. W porównaniu do innych produktów najniższy wskaźnik ma mąka pszenna i woda. No woda to wiadomo, że bije wszystkie produkty, ale również obciąga środowisko. Mamy tu na myśli wodę w opakowaniach, czyli taką, jaką kupujemy, wodę pitną, a nie wodę z kranu. No, wskaźniki dla masła i sera edamskiego są bardzo wysokie, no, niższe niż dla wieprzowiny, ale jednak bardzo wysokie. No i jeszcze ostatnia rzecz. Mówiliśmy tutaj o mleczarstwie niskowęglowym. Mamy już pewne wskazówki, jak obliczyć proces sekwestracji węgla z tym związany. No i trzeba wykonać takie obliczenia, jak tutaj przedstawiłem w punktach. Do sekwestracji węgla wykorzystano lasek,
brzozowy, czyli 1 hektar gruntu obsadzono brzozą. Rocznie uzyskano możliwość sekwestracji węgla, wyrażanego jako dwutlenek węgla, na ten hektar 1489 kg. Czy to jest dużo dla tego obliczenia? No nie jest to dużo. Takich hektarów trzeba by obsadzić. No można uzyskać więcej chyba niż 100 drzew na hektar brzozy, no ale taki przykład jest podany w tym biuletynie, więc tego wykorzystałem. No i jeszcze jedna kwestia, która się wiąże z PFCR i LCA, mianowicie przewiduje się premiowanie produktów proporcjonalnie do zawartości składników pożądanych, czyli korzystnych z punktu widzenia zdrowotnego i dietetycznego, i karanie za zawartość składników niepożądanych. To jest specjalne podejście do żywności. Dziękuję za uwagę.